czerwcu Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której na każde dziecko w niepublicznym żłobku przekazywane jest 500 zł, natomiast w tzw. klubie dziecięcym 200. Radni chcieli w ten sposób obniżyć koszty funkcjonowania takich placówek, dzięki czemu możliwe byłoby zwiększenie ilości miejsc, których w Legnicy bardzo brakuje. Naszą intencją było przede wszystkim, aby pomóc legnickim rodzicom, którzy z powodu po pierwsze niewystarczającej infrastruktury żłobkowej, która niestety przez wiele lat zaniedbań ciągle nie powstała, ale również z powodu tego, że potrzeby są bardzo duże, mieli uzyskać realną pomoc. Niestety żłobkowi przedsiębiorcy pieniądze wzięli, ale opłat nie obniżyli i ilości miejsc nie zwiększyli. Wbrew naszym intencjom żłobki i kluby Malucha nie obniżyły czesnego o kwoty, które wynikałyby wprost z dotacji. Stąd też dzisiaj propozycja naszej uchwały, która ma bardzo precyzyjnie określić, komu te pieniądze tak naprawdę się należą. Radni Klubu Platformy Obywatelskiej złożyli dwa projekty uchwał. Jedna to jest uchwała uchylająca tą uchwałę, która była poprzednio, tą uchwałę, którą przygotował pan prezydent Tadeusz Krzakowski, którą my zmodyfikowaliśmy poprzez podniesienie stawek z 300 do 500 zł. I chcemy ją zastąpić nową uchwałą, którą nazwaliśmy Legnicki Bon Żłobkowy. Pieniądze, które od 1 września na mocy czerwcowej uchwały przekazywane są do prywatnych żłobków i klubów Malucha, zdaniem radnych PO, powinny trafiać bezpośrednio na konta rodziców. Nie będzie tutaj żadnej możliwości, żeby którykolwiek z rodziców powiedział, że te pieniądze nie wpłynęły na wysokość czesnego, bo otrzyma je bezpośrednio na własne konto. Każdy rodzic, który będzie się ubiegał o dofinansowanie, powinien przedstawić razem z wnioskiem o jego przyznanie także kopię umowy zawartej z niepublicznym żłobkiem lub klubem Malucha. Projekty uchwał głosowane będą na najbliższej sesji Legnickiej Rady Miejskiej.